Chcesz wiedzieć, jak sprawdzić, kto wygra negocjacje albo zwykłą sprzeczkę? Oglądaj do końca. Negocjacje zawsze wygrywa osoba, która przytacza najlepsze argumenty, prawda? Otóż nie zawsze. Liczy się również to, kto dominuje podczas rozmowy. A na tę dominację można wpłynąć i można ją sprawdzić. W jaki sposób? Za pomocą współczynnika wzrokowej dominacji. Wzrokowa dominacja zależy od tego, jak często spoglądasz swojemu rozmówcy prosto w oczy. Jeżeli utrzymujesz kontakt wzrokowy równie często, gdy to ty mówisz do twojego rozmówcy i gdy rozmówca mówi do ciebie, twój współczynnik wzrokowej dominacji wynosi 1. A to oznacza, że to ty dominujesz podczas rozmowy. Jednak jeżeli mówisz i często odwracasz wzrok od rozmówcy, twój współczynnik wzrokowej dominacji spada poniżej 1, a to oznacza, że dominuje twój rozmówca. Mówiąc wprost, jeżeli chcesz dominować podczas negocjacji, patrz w oczy twojego rozmówcy równie często, gdy to ty mówisz i gdy rozmówca mówi do ciebie. A teraz spójrz mi w oczy i zaobserwuj mnie.